Dobra. Ogniste lekarstwo, wynalezienie czarnego prochu. Tak, 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 ale ja mówię do kamery. Holender. Coś nie wychodzi. No, zaczynamy. Tutaj pytania są do prelegenta. Może pan się przedstawi, panie prelegencie. Adam Bocki. Wygłosiłem referat dotyczący konia jako elementu taktyki Mongolów w średniowieczu. Tak. I są pytania. Wspomniał pan o... Może pani przedstawić. Pani na stanie Uniwersytet Warszawski. Wspomniał pan o... O cholera. Nie mogę się skupić. Padła nazwa łuku. Nie pamiętam niestety, ponieważ sobie nie zapisałam. Łuk refleksji. Tak. Czy to jest tłumaczenie z jakiegoś konkretnego... Znaczy zapewne jest tłumaczenie na polski z jakiegoś języka. Czy jest jakaś inna... Znaczy oryginalny język nazwy tego łuku, czy... Znaczy, żeby powiedzieć, że nie wiem, jaka jest oryginalna etymologia, ale na pewno po angielsku jest refleksji, bo... Refleksji, bo okej. Okay. Podejrzewam, że to jest jakaś karta z łaciny, ale nie jestem w stanie jej powiedzieć. Okej. Nie są to... Zasada tego była taka, że był odwrotnie wygięty, więc... No właśnie, refleksji. Na konia, prawda? To chodzi o ten taki, który sobie byłam w stanie wyobrazić. Szkoda, że nie było właśnie zdjęcia, bym się wtedy upewniła, że to jest ten, o który mi chodziło, aczkolwiek dam sobie radę bez tego. To jest w zasadzie ta jedna rzecz, która mnie interesowała. Ja myślę, że to poczekam chyba na porządku. Znaczy będzie jeszcze druga pytań, tak? Czy... Na końcu. Tak, ja na końcu. Dobrze. No teraz zapraszam kolejnego prelegenta, pana Michała Górnego z Uniwersytetu Warszawskiego, który przybliży nam temat wynalezienia drukowania czarnego prochu w Chinach. Zapraszam. No zaczynamy, nie czekamy na... Nie czekamy. Czas leci. Dobrze, witam serdecznie. Ogniste lekarstwo. Wynalezienie użytkowania czarnego prochu w Chinach do okresu najazdów mongolskich. Chiny wynalazły proch. To jest zdanie, które pojawia się niemal w każdym podręczniku, niemal każdej publikacji na temat techniki wojskowej chyba czarnego prochu. Problem polega na tym, że to zdanie jest tworem skończonym. Zazwyczaj w tych publikacjach polskich więcej informacji na temat tego prochu nie ma. No niestety polska nauka historyczna nie za bardzo interesuje się tematyką tych prapoczątków czarnego prochu. Na szczęście mamy do dyspozycji literaturę anglojęzyczną, literaturę chińskojęzyczną, której raczej nie będę przytaczał, sam zasadniczo chiński jest nieistniejący. Nie chcę tutaj kaleczyć języka. Będę głównie bazował na źródłach anglojęzycznych, będę też tych, które zostały na angielski wytłumaczone z chińskiego i po części także z Indii. Czym jest czarny proch? Czarny proch w takiej najprostszej postaci jest mieszaniną trzech substancji. Siarki, saletry oraz węgla drzewnego. Problem polega na tym, że nie zawsze mamy te składniki w czystej postaci. Wiadomo, węgiel to raczej jest nie problem. Siarką i saletrą problemy są troszeczkę większe. Ponadto musimy mieć świadomość, że musimy uzyskać konkretne proporcje siarki do saletry i do węgla, żeby ten proch miał swoją podstawową wartość, czyli wybuchał. Pierwsze przepisy właśnie nie wybuchały. Pierwsze przepisy sprawiały, że proch jednak ze względu na niską zawartość saletry, bo ta saletra miała około 75%, około 10-12 ludzi to przyjmuje węgla i analogicznie pozostała część jest to siarka. Te pierwsze chińskie przepisy miały zdecydowanie mniej tej salety, ale o tym już za chwilę. Pierwsze zmiany to uświęcone do czasów dynastii Tang. Należy pamiętać, że w Chinach jeszcze w czasach dynastii Han wcześniej były bardzo rozbudowana doktryna. Filozofia Dao, taoiści, którzy szukali m.in. lekarstwa na nieśmiertelność, po prostu leku na śmierć. O tyle jest to ciekawe, że wskutek ich zabiegów wynaleziono substancję skrajnie odmienną. I te pierwsze wzmianki o czymś na podobieństwo prochu mamy wiek IX, rok 808, pierwsza wzmianka. Jest to wzmianka, w której jest informacja na temat zmieszania trzech substancji. Siarki, saletry i sześć części siarki, sześć części saletry i jedna część pokarmu powojnikowego, czyli substancji roślinnej, która dostarczała węgiel. Tu mamy drugą zmianę z połowy wieku IX. Dosłownie tłumacząc na polski, skryta tajemnicza droga prawdziwego początku rzeczy. Ta
niebezpiecznych substancji. Jedną z nich było właśnie coś, co do złudzenia przypomina to, co Chińczycy nazywali ognistym lekarstwem. No, to były te pierwsze poszukiwania, no, to nazywano lekarstwem. Później nazywano to Huo Yao. Mamy tutaj więc, jak niebezpieczna była to substancja, kiedy podgrzewano siarkę, radar, saletkę z miodem. No, nawet można było stracić dom w wyniku tutaj tej substancji, eksplozji, się do zapalenia. Co ciekawe, no te wzmianki w dokumentach są dosyć skąpe. Natomiast wiemy, że już w wieku X, a zwłaszcza w wieku XI, produkcja substancji zapalającej, czyli czarnego prochu, była masowa. Przede wszystkim ogniste strzały, które wykorzystywane były mniej więcej od połowy wieku, od początku właściwie X wieku, ich produkcja szła w dziesiątkach, nawet setkach tysięcy. W jednym z zapisków, że dwór cesarski zamówił 250 tysięcy ognistych strzał do jednego z garnizonów lokalnych. To świadczy o tym, że ten proch nie tylko był znany, ale przede wszystkim produkowany masowo. To, co rozróżnia europejską produkcję prochu od chińskiego, to jest to, że chiński proch był produkowany centralnie. Monopol miał tylko wyłącznie cesarz, dwór cesarski. Zakazywano w pewnym momencie produkcji i wytwarzania substancji nawet do prochu i bezwzględne embargo na nie tylko proch, ale też sekrety związane z tym prochem. No oczywiście wyszło, czyli kilka dekad później, w wieku XI, koczownicy te sekrety chińskiego prochu znali. Mamy zapiski urzędowe na temat trzech wynalazców, no, takich nie tyle wynalazców, co ludzi, którzy zaprojektowali nowe odmiany broni bazującej na prochu. Niestety trudno powiedzieć, czym były te strzały zapalające Feng Jishenga z roku 1970, ponieważ no, te strzały zapalające pojawiają się kilkanaście razy w grudniu chińskich. To może być nowy typ, może zmienił mieszankę. W każdym razie wszyscy trzej wynalazcy pojawili się na dworze cesarskim, prezentowali swoje nowe patenty, zostali nagrodzeni i w przypadku tego trzeciego, to jest Shipu, ten projekt był na tyle obiecujący, że rozpowszechniono, powielono po prostu w formie druku na inne garnizony cesarstwa. Więc ten odgórny, taki centralny sposób przekazywania tego wynalazku funkcjonował już w tym X, na przełomie XI wieku. Wielce problematyczna jest to malowidło naskalne z jaskini w Dunhuang, bowiem mamy tutaj w prawym lunym rogu demona, który próbuje zakłócić medytację Buddy. No, trudno powiedzieć na dobrą sprawę, o co chodzi w ogóle kolokwialnie, ponieważ ta zmianka, tutaj to takie pierwsze przedstawienie ognistego rozwiązującego kija, potem znika. Przez kolejne 150 lat żadnych zmiany, żadnego użycia, mimo że jest mnóstwo informacji na temat strzał, ognistych kolczatek, ciężko mi to wyobrazić, co to jest, ale coś takiego było, nawet miny morskie, to jest. W XI wieku to jest. Natomiast aż do roku 1132 ten ognisty kij przedstawiony znika. Czy mamy dostatek informacji, czy był to naprawdę jakiś lokalny patent, trudno powiedzieć. Natomiast pierwsze ogólne przedstawienie prochu, czy pierwsze takie składniki, pierwszy przepis receptura, jest to rok 1044. Kompendium militarne przygotowane na zlecenie już dynastii Song. No to chodzi. Chodzi o to, że konflikty z Tangutami, czyli z państwem zachodnim Xia, oraz konflikty z Kitanami, czyli Liao, sprawiły, że ci wojskowi troszeczkę potrzebowali pewnej wiedzy. Okazuje się, że potem zapomniano wiele informacji. Biurokracja chińska, jak właśnie wystarczy, wydrukowano będzie kompendium militarne. Tam są trzy przepisy na substancję przypominające właśnie będącą czarnym prochem. Mieszanka wybuchowa, zapadająca oraz pierwszy na świecie przynajmniej znany gaz bojowy. Tutaj możemy zobaczyć mniej więcej właśnie składniki. W przypadku mieszanki wybuchowej na dobrą sprawę jest to konstrukcja prosta. Suszona laka, rośliny, które prawdopodobnie dostarczały węgiel. Do tego olej tungowy, wosk jako prawdopodobnie taka forma dodania takiej stałej substancji. Widzimy, że około 50% tego to jest saletry. No, to wciąż jest mało, ale już wybucha.
Bardzo ciekawe są tutaj te kolejne, mamy tutaj wewnętrzny korpus właściwie takiej formy granatu i tutaj tam, że mamy wewnętrzny korpus oraz zewnętrzny korpus zrobiony z papieru. No i najciekawszym przepisem jest ta mieszanka gazowa. Mamy tutaj taką proszę substancję jak chlorat Fischera, olej krotonowy, 3-4 krople oleju krotonowego jest mało przyjemna śmierć w wyniku ostrego niechytu jelit. Nitrogoda, arsenik. Widać, że ta mieszanka gazowa, już jak na logikę pewną te składniki, działa. Mieszanka zapadająca, jak widzimy, ma dużo mniej saletry, w tym już tej postaci tutaj zarówno korpusu zewnętrznego, wewnętrznego, ma mniej saletry niż mieszanka wybuchowa. W efekcie faktycznie ona nie ma prawa wybuchać, nawet nie mamy tego wątpliwości, myślę, że ta mieszanka stricte odnosi do podpalania konstrukcji drewnianych, dachów, domów i innych. Natomiast mieszanka gazowa, nie wiemy kiedy była używana, natomiast wiemy, że mogą gołowe podlegnice, powiedzmy, i użyli jakiejś substancji podobnej, ale to robimy się w kuluarach, bo już tak troszeczkę poza tematem. W rzeczonym kąpeniu mamy także inne tutaj przedstawienia tych konstrukcji, między innymi granaty, które takie bomby zapalające, które za pomocą kolców, haków rzucano w stronę drewnianych konstrukcji przylegało oraz bomby związane z tym, że ptaszko po prostu gołębią czy inne ptactwo na wsi zawieszono ładunki, odpalano i później tak powiem, oglądane w płonie. Bardzo szybko wspominałem, te substancje przeszły w ręce poczowników Lewskim Liao i zachodniego Siamu do Kitarów. Jest to tyle istotne, ponieważ Kitarowie zostali później pokonani przez swoich dawnych wasali, czyli Dżurdżenów. W efekcie powstało państwo Jin i to państwo jest bardzo ważne, ponieważ dzisiejsza nazwa Dżurdżenów to Mandżurowie. To zagrożenie dżurdżeńskie było takim pierwszym zagrożeniem na poważną skalę na północną, na tzw. dynastii północnych Song. Songów uratowało właściwie obecność rzek. Rzeki, dlatego że na rzekach stacjonowała marynarka Songów, a ta marynarka była wyposażona w bardzo dużej ilości zapalających strzał, a także granatów. W efekcie wszystkie statki Jinów bardzo ładnie płonęły i przekroczenie na południe było bardzo trudne. Bardzo ważne jest tutaj obrażenie zdobycie Kaifengu, czyli dalej stolicy północnej Song. Podczas tej obrony Chińczycy używali na wszystkiego, co mieli, zapalające strzały, także bomby. Nie używano jeszcze, co ciekawe, tego ognistego kija, który pojawił się za 5 lat w innym ważnym obrężeniu. Pierwsze podejście z Dżurdżenów się nie udało. Za drugim razem, kiedy wrócili, oni też używali już prochu. Używali też mieszanek zapalających granatów, które wystrzeliwano z trebuszy. Ile się tam zostało? O Jezu. Bomby brunowe. Ta ciekawa nazwa oznacza pierwotnie granat, który miał podobno, według tutaj Nidhama i innych anglosaskich ułożonych, strafić hukiem. Następnie, ze względu na udoskonalenie substancji, tą bombę brunowu sprawę pierwszy skuteczny granat, bombę, w tym okresie już tego nie rozróżniano. Tutaj zaś mamy już mongolskie bomby brunowu, które zostały podniesione u wybrzeży Japonii, daleko Zatoki Suzimskiej i były używane podczas prawdopodobnie drugiej inwazji na Japonię przez dynastię mongolską. No i jedno z najważniejszych tutaj na początku chińskiego prochu zmianek jest obrężenie takiego małego miasteczka De'an. Tam dowódca Chen Gu użył tego Huo Yao właściwie już wtedy, proszku do ognistych bomb, które z pomocą tych bambusowych kijów wystrzelono ten płomień. Spalono dzięki temu takie niebiańskie mosty, czyli na dobrą sprawę dżurdżeńskie materiały obrężnicze do nieforsowane muru, bo chińskie muru się forsować nie dało, a do uchwycenia przyczółka i zdobycia tychże murów od zewnątrz. Tutaj nagle pojawia się znowu ognisty kij. Minęło 150 lat i tego kija nie było, nam się znowu pojawia. Jakoś jest już znanego tak właściwie. Mamy więc taką istotną lukę między jednym a drugim. Mamy tutaj przedstawienie, nie jest to przedstawienie niestety z tego okresu, co nas interesuje, ponieważ jest to przedstawienie już z wieku
14 z kolejnej chińskiego kompendium Huolojing z czasów dynastii Ming. Właściwie z początku dynastii Ming, z czasów pierwszego cesarza Mingów. Jak widzimy, jest to na podstawie logistyki, co lista włócznia. Anglosascy badacze notabene mylą bardzo często od listy kijem, uznane z roku od lista lansa, firelans. Jak wiemy, lansa jest to broń nowożytnej kawalerii europejskiej, więc tutaj bardziej od lista włócznia, jak lista tuba, pewnie od listy kij są adekwatnymi terminami. I jeszcze nie jest to broń palna. Dlatego, że broń palna jest już wtedy, kiedy do tego materiału pędnego, jakim jest proch, dorzucimy jeszcze pocisk. Takim pierwszym, ale raczej nie w czasach dynastii Song, była uderzająca badacza przybijająca tuba. Tu pokazuje, że to jest właśnie taki ewolucyjny model rozwinięcia tego ognistego kija. To jest znów wiek XIV, chociaż jeden z badaczy, Joseph Needham, spekuluje, że ta część klasyki ognistego smoka dotyczy jednak wieku XIII. Więc może używano już prawdopodobnie nie, ale takich kontrowersji w przypadku tej broni chińskiej jest dużo więcej. No i oczywiście ognista włóczniego roku, żeby nie było, musiałem sobie tego roku wrzucić, bo bardzo interesujący rycina, bo to także w Europie używano ognisty włóczni rok 1396, Cesarstwo Europejskie, to ciekawa wnęka. No i Dżurdżeni zatrzymali się na rzekach, na rzece Hua, na rzece Żółtej. Podwór do nas się mogło. Dżurdżeni proch znali, proch lubili, proch używali. No i tutaj możemy zobaczyć właśnie kolejną taką włócznię.